Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, jak sama nazwa wskazuje, wspiera szeroko pojęty rozwój ekonomii społecznej. Wspiera zarówno podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne w zakresie ich rozwoju, jak również organizacje pozarządowe w kierunku ekonomizacji, czyli tej działki nie tylko społecznej, ale włączenie działalności zarobkowej w działalność organizacji pozarządowych, ale wspiera również grupy inicjatywne, osoby fizyczne, które chciałyby podejmować takie działania, które łączą zarówno te cele społeczne, jak i cele gospodarcze jakby w jednym. To taki jest spektrum wsparcia OWES-u. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to wsparcie dla NGO-sów u nas w ośrodku ukierunkowane jest głównie na ekonomizowanie się, czyli włączenie w działalność społeczną organizacji pozarządowych tego elementu zarobkowania poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego lub poprzez działalność gospodarczą. I to wsparcie jest nie tylko wąskie, czyli związane z rozwojem tej działalności zarobkowej i poszukiwania narzędzi, metod, czy też wszystkich tych środków, które w tym kierunku organizacje kształciły, ale wsparcia udzielamy również w takim bardzo szeroko pojętym rozwoju, żeby zarobkować, żeby konkurować na rynku, żeby prowadzić działalność ekonomiczną. Potrzebne jest też takie bardzo duże wsparcie w zakresie planowania, zarządzania kadrą, formalno-prawne. To jest takie, wydawałoby się, oderwane stricte od tej działalności zarobkowej, ale też ją warunkujące i umożliwiające, więc to jest takie wsparcie bezpośrednie dla organizacji pozarządowej. Z drugiej strony Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, mając jakby świadomość, że organizacja pozarządowa, która nawet będzie świetnie sobie radziła w zakresie produktu, czy usługi, czy też zarządzania i planowania, jeżeli będzie osamotniona w swoim środowisku lokalnym, to też będzie ją to osłabiało. Dlatego my też prowadzimy takie działania, które nie są bezpośrednio skierowane do organizacji, ale jednocześnie silnie wspierają właśnie działalność NGO-sów. Czyli taka działalność edukacyjno-promocyjna w instytucjach publicznych, w całym sektorze i administracji publicznej, ale również w sektorze biznesowym. Czyli takie tworzenie, my to nazywamy tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej. W tym właśnie również działalności organizacji pozarządowej, tej działalności ekonomicznej.